Dobry wieczór Państwu. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na spotkaniu z naszym gościem, który przyjął nasze dzisiejsze zaproszenie. Pan profesor Jan Żar, którego właśnie nie muszę przedstawiać. Powitajmy go. W taki jesienny wieczór, gdzie już po raz kolejny rozmawiamy o sprawach Kościoła, o sprawach księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj przybliżymy ten temat jeszcze też od naszego specjalisty. Powiem tak, no mówię specjalisty, bo wszyscy wiemy, kim jest pan profesor. Ja chciałem na dzisiejszy wieczór zdobyć jakiekolwiek publikacje pana profesora. No są olbrzymie trudności, parę egzemplarzy się udało, ale to z wielkim trudem naprawdę, co świadczy o tym, jak świetnie rozchodzą się te książki i że ich po prostu zwyczajnie w świecie nie ma. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał po zakończonym naszym spotkaniu, to myślę, że pan profesor chętnie złoży autograf na tych publikacjach, które są. Jest to Historia Kościoła w Polsce, to jest ta książka i pierwszy tom publikacji IPN-owskiej związanej z księdzem Jerzym Popiełuszką, pewnie będzie drugi. Zobaczymy. Ja myślę, że od razu oddam głos panu profesorowi, zanim się pojawi ksiądz Stanisław, który będzie dzisiaj przyszedł zmęczony, zziębnięty po swojej służbie na cmentarzu, ale powiedział, że przyjedzie i będzie dzisiaj. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo przepraszam za to spóźnienie, ale okazało się, że nadal nie rozumiem tego miasta, w którym mieszkam od 50 lat i okazuje się, że z Pałacu Kultury na ulicę Marszałkowską róg Emila Zoli nie można dojechać w pół godziny, natomiast można na pewno dojść nadal w pół godziny, ale nie można porzucić samochodu, bo nie wiadomo jak potem do niego wrócić, więc stąd pewne problemy. Słucham? Metr. No właśnie, ale to wtedy muszę porzucić samochód gdzieś. Znaczy zostawić na chwilę. Tak jest, to właśnie. A i potem wrócić metrem. Właśnie, dzięki wielkie za te wskazówki, to może następnym razem nie spóźnię się aż tak bardzo. Proszono mnie, bym opowiedział o kapłanach polskich represjonowanych w dobie komunizmu. To jest temat tak rozległy, że w zasadzie możemy się rozstać jutro rano na przykład, a ja będę, jeśli nie zemdleję, cały czas opowiadał. Także jest coraz mniejszym sensem, więc dla Państwa też to nie byłoby najciekawsze. Można też dokonać pewnego wyboru niewątpliwie i chciałbym takiego wyboru dokonać, jednocześnie sygnalizując pewne takie dane syntetyczne, które mogą Państwu przybliżyć cały ten niewątpliwie ciekawy temat. Drugie zdanie wstępne to takie, że jeśli chodzi o księdza Jerzego i ten konkretny przypadek, to chciałbym zostawić go do ewentualnych pytań, ponieważ już ostatnimi tygodniami i miesiącami tak często o tym opowiadałem, że nie chciałbym się tylko i wyłącznie powtarzać, tylko chciałbym powiedzieć coś nowego dla mnie przynajmniej. Także jeżeli będą jakieś pytania w tej konkretnej sprawie, to bardzo chętnie. I zanim ksiądz Stanisław przyjdzie, który właśnie jest i świadkiem i bohaterem, można powiedzieć, tak sformułowanego tematu, to chciałbym Państwu powiedzieć, że mówi się często taki slogan, ale ten slogan jest jak najbardziej historycznie uzasadniony, że ludzie Kościoła, przede wszystkim episkopat, ale i duchowieństwo katolickie i siostry zakonne, choć może w nieco mniejszym czy też innym zakresie, byli w gruncie rzeczy represjonowani ustawicznie, co najmniej od jesieni 1947 roku do końca istnienia Polski Ludowej, a jeszcze bliżej można to określić do lipca 1989 roku, zarówno z racji tutaj daty śmierci księdza Zycha, jak i z racji pewnej decyzji, która została wówczas podjęta w związku z decyzją z kolei Sejmu Kontraktowego, który powołał specjalną komisję do ewentualnego zbadania
nieprawidłowości, jak to wówczas nazywano, ale nazwijmy to po imieniu, zbrodni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ta komisja, która między innymi znalazła w swoim składzie przynajmniej na pewno jednego pracowitego posła, to znaczy Jana Rokity, i stąd bardzo często nazywa się tą komisją Jana Rokity, zaczęła rzeczywiście w sposób zupełnie zaburzający dotychczasowy bieg zdarzeń w MSW zaglądać do papierów, do których nigdy w życiu nikt nie miał zaglądać, a już na pewno nie człowiek opozycji, i to rozpoczęło całą lawinę skutków w postaci bardzo szybkiego niszczenia akt, a jednocześnie kończenia niewątpliwie, przynajmniej na terenie struktur MSW, represjonowania Kościoła katolickiego. Przy czym słowo, i to jest takie zdanie, i tak się mówi, i słusznie, ale słowo represja w tym zdaniu, które brzmi, że Kościół katolicki był represjonowany od 1947 do 1989 roku, zawiera się pewna informacja, którą trzeba sobie uściślić, mianowicie definicja tejże represji. Definicja, która brzmi mniej więcej w ten sposób, że uznajemy, iż osobą represjonowaną jest ta, o której się zdobywa informacje, już na tym poziomie zaczyna się represja, kiedy się zdobywa o niej informacje przez organa państwa niepowołane do tego, żeby wnikać w prywatne życie danej osoby, i nawet jeżeli ta informacja nie przeradza się w żaden akt następnej represji dalej idących, to sam fakt zbierania takich informacji, pozyskiwania ich za pomocą agentury i poprzez podsłuchy i tym podobne sposoby techniczne, jest już formą represji, nawet jeżeli ten człowiek do końca nie jest o tym poinformowany i do końca świadom, że podlega takiej formie represji. Można w związku z tym sobie powiedzieć, że rzeczywiście władze komunistyczne od jesieni 1947, to znaczy od momentu, kiedy podjęły decyzję, że rozprawiły się na tyle solidnie z podziemiem niepodległościowym i z PSL-em, że mogą zabrać się za tego wroga numer jeden. Nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory bawią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.